Witam serdecznie. Jesteśmy przy którymś z kolei ulu. I badamy, tak? Rozkładam te góry. Różnie już teraz. Nie mam węzy, więc kombinuję. Nawet trochę na ryzyko, ale jest ciepło. Gadali wszędzie, że ma być gorzej, tak? Od dzisiaj. A nie, jest ładnie, więc one sobie tam poprzechodzą. Jak już do góry coś przekładam, tak bardziej na siłę, że tak powiem po chamsku, to patrzę, czy ta pszczoła nie jest, że ona jest bardziej na wygryzieniu, tak? Bo to nawet ja już w tej chwili nie mam ani kawałka suszu. Muszę iść sobie po trochę próchna. Nie mam już ani kawałka suszu, tak? Więc to już, nie? Już są gorsze rzeczy. Szczególnie przy mniejszych rodzinkach. No mam jeszcze tam rodzinka, była jedna u góry, co tylko dołożyłem tą górę jeszcze, nie? Ale one naprawdę, te pszczoły, już dają z siebie. Nawet te mniejsze rodzinki, one bardzo dużo, tak? Mają porobione. I o dziwo, o, tu już mam zatworek. Ciekawa sprawa jest taka, że one po prostu bardzo usilnie są zalane. Tak, budują te plastry, już wszystko idzie, ale są też bardzo usilnie zalane, dlatego wkładam im nawet tak jakby pod środek gniazda coś, tak, żeby tam budowały, bo naprawdę dzieje się, nie? I ta góra pięknie, jak gdzieś już góra jest, była zrobiona i tylko dokładałem to te tylne ramy, to po prostu to zaraz będzie kręcić miód pierwszy za sklepione ramki. Nie? Zaraz będzie się to działo, mówię wam. Tam w dwóch ulach to więcej nie znalazłem uli co miseczki i raczej tutaj też nie powinno być takich uli. Tu już będziemy patrzeć na to, jak ja będę próbował budować górę, tak? Tu mamy ten zatwór. Mamy tylko coś, jakieś płytki mam i puste. Nie? I to jest cała filozofia. Spróbujemy z tego wszystkiego ułożyć jakoś. Najfajniej jak te brzeżne ramki tu nie są tak w czerwiu. To wtedy jest najlepiej, nie? Dobrze. Ten dym tu czadzi. Więc będzie tu. Spróbujemy to rozłożyć. Tu widzę budują, co im dałem pustą, tak? Tu mają susz ode mnie. Sam czerw. Tu budują pustą. Czy miały już pobudowaną? Nie? Czy budują? No budują, tak? To jest tegoroczna rameczka, tak? To jest tegoroczna, piękna rameczka, odbudowana przez pszczoły, prawda? Z jednej strony tam, gdzie słońce świeci, widzę, że bardziej trutówkę, a od tej strony, gdzie mniej tu słońce, to widzę, że bardziej pszczołówka, ale różnie, nie? Głównie na tej ramce trutnie. Dobrze, teraz ostatnia ramka. Ostatnia ramka, widzę, że tu był dany przeze mnie susz, tak? Idziemy zobaczyć, czy jest przylany. Tak, słuchajcie, ekstra. Nie? To już idzie do góry, jako moja osłonówka. Prawda? I teraz tu muszę pamiętać, że mam jedną ramkę. I patrzę sobie, czy wejdzie go nie ma miseczek. Jak pobudowały kolejne ramkę. Tak? O, tyle. Nie? Ładnie. Zaraz będzie na te jajeczka. Prawda? Super. Jedziemy dalej. I kopiemy. Tak? Chcę zrobić tutaj już tą miodnię. Prawda? Tu ich nie skrobałem z góry, bo nie wyglądają tak źle. By mi się przydał taki czerw. Bardzo, ale to bardzo... Oj. Bardzo, ale to bardzo na wygryzieniu. I mam nadzieję, że pierwsza ramka od ściany także nie ma czerwiu, tak? Dobrze, tu jest piękny czerw. Nie? A coś dalej nie ma starszego? Chociaż tą ramkę wywalił. Ja ją wywalę, bo ona jest brzydka. Tak? Pyk. Mamy to. Już układam sobie tu z boczku. Tak? Już układam.
ramkę jest ok. I chciała jeszcze popatrzeć, czy dlaczego miseczek nie robią i czy nie ma już jajeczek, tak? Bo wtedy trzeba mocniej rozłożyć. Ale te jeszcze nie są takie złe. Tu jest za dużo larwy trochę. Idziemy zobaczyć na sam przód. Bo tu by trzeba było im włożyć gdzieś pustą, nie? Na przodzie. Oj. Nie chcę wyjść. Oj, jakaś historia ulowa. Niedoskonałości moje. Ja patrzę, czy tu, o, jest coś miseczka, tak? Czy jest jajo? Jest jajo! Holender. Dobra, pojedziemy z nimi trochę mocniej. Z tą ramkę, co było jajo, to zara ładuje tu do góry, bez skrupułów. O! Trochę roztrzaskamy te pszczoły, tak? I żeby ta pierwsza ramka mi się jeszcze okazała. Tutaj mi pokleiły na dole, bo za wąsko. To trzeba już przejrzeć trochę te ramki, ewentualnie poniszczę to, poniszczę. Że bo jak już jest jajko i powstanie larwa, to one już będą to ciągły, nie? A jak poniszczysz i tak ten, no to jeszcze jest szansa na to, że je się wybije. Tak? A jeszcze zależałoby na tym, żeby je trochę wybić. Dobra, tu jest rama, sama pierzga, tak? Pięknie ułożyły pierzgi sobie. I to poleci do góry. Zaraz. Nie, musimy je rozbić trochę. Tak, i tu jest rameczka. Normalnie szczerbiąc ze wszystkim, tak. O, dajemy ją. Tu może trochę ten ul. Czy skrobię, tak. Nie, żeby było trochę lepiej. No to jest trzeci ulik, co takie coś, że jest miseczka, ale na razie spróbujemy je wybić, tak? Jak pójdą dalej, no to już ważne, że mam górę rozwaloną, nie? Ważne, że mam tą górę. Niech one tu jeszcze spróbują coś dobudować, może się jeszcze cofną na chwilę. Oby teraz mają miejsce, tak? Roztrzaskamy je, więc... Tu można poglądać, czy nie ma żadnych takich miseczki, taki, o jest. Nie? Było jajo? Jeszcze nie było jaja. Tak, na tych ramkach zielonych, to jak one porobią porządnie matyczniki, nie? Rojowe. No to jest naprawdę, słuchajcie, potrafią tego narobić ogrom, tak? To bym mógł handlować matecznikami rojowymi. Mówię wam, tak potrafią narobić. Dobra, i tu trzy ramki zostawię im tak tu po środku. I teraz, jak już takie buty, no to tu mam jeszcze płytkę. Nie? Coś tu płytkę, wybijemy France, zobaczycie. One nawet to jest, muszę do tego, że one będą, one staną na chwilę, będą musiały dogrzać. Tak? Tutaj mam moją płytkę zarąbistą. Ciekawe, co z tego wyniknie, nie? Jest. Zeszłoroczna wtopiona. Gdzieś pszczoły tego nie chciały zrobić. Dobra, i teraz tu jest pusta. Trochę mocno je rozwalę, nie? Aha, bo tu jest jeszcze ramka ich. No dobrze, no to na razie dam tą ramkę, bo tu widzę budują, no to ta musi być, nie? Żeby przetasować. Tak. I teraz tu ramka jest. Też na pewno szczerbiem, tak. Ała, ale ją ładnie podlewają, to jest stara ramka, nie? Więc ona by mogła pójść jako ostatnia. Dobra. Chyba widzę, walka z warozą trwa, tak, bo widziałem kilka odsklepionych, byśmy mogli jak już tak, aj, nie wiem, gdzie mam ten, będziemy kolejny raz jakoś przy ulach, to obadamy ten motyw, właśnie. I teraz tak, tą bym chciał wola wdać w miodnie, tutaj im damy pustą.
Tak, to są jeszcze zeszłoroczne topione ramki, nie? Co były wędzone w kominach, więc jest ok. Dobrze. I tą ramkę jako tutaj tak szerzej, ze względu na to, ten tył, że może one dobudują tak szeroką miodówkę, nie? One tak lubią czasami, ale włożę tu może beleczkę na sam brzeg. To może one z tej beleczki coś zrobią. Dobra, i tutaj tak mam rozbudowane i tutaj to. Super. Na ten tył jeszcze damy tutaj, o. Zatworzymy to. Tak, może tyle. Albo więcej. Żeby one tutaj usilnie musiały coś dogrzać, bo naprawdę, nie? One by się rozroiły, one się rozroiły, zaraz by wyszedł pierwak i to by była dupa, nie pszczoły wtedy. Nie? Dobra, jakoś tu stoi mi to. I teraz tą górę możemy spróbować trochę szerzej, tak? Już. Nie tak jak beleczki, można trochę szerzej, bo to będzie nasza miodnia, tak? No ale tutaj damy pustą. Aha, chciałem dać taką. Taką mam tutaj. Trochę jest odbudowana. Nie? Więc one zaczną, będą miały trochę łatwiej. Nie? Może matkę zaraz zaczerwi trochę. Ten miód naprawdę na tych brzeżnych ramkach się pięknie zbiera i to trzeba właśnie dawać miejsce, żeby one mogły usilnie pobudować, coś pod czerw podstawić. Żeby one mogły usilnie pobudować, że tam zrobią czerw, nie? Tak, bo to będzie zaraz, to już jest pszczół dużo w kulach, a zaraz będzie jeszcze więcej, nie? I za chwilę będzie można już to powoli zaczynać urywać, tak? Ja uważam, że jak ta górna skrzynka już jest zrobiona, no to wtedy można zrobić już tą rotację, no i chwilę dać jej poczerwić, chwilę dosłownie. I już ją można wyciągać. Specjalnie, tak? Tą starą matkę specjalnie wyciągać. Bo to nie będzie potrzebne za chwilę. Nie? Tu niech sobie chwilę, o. To się zejdą. I teraz. 13.05. Bud, trzecia skrzynka, dobra i super. I tylko jedną rodzinkę mam na chwilę obecną, co nie ma jeszcze u góry nic tu. Tam, nie wiem, na filmikach ze wczoraj to, co to ta się tam ładuje, ja nie wiem, to nawet już w tej chwili, to różnie tam rozkładałem, nie? U góry to jeszcze miałem trochę ten susz i tak dalej, może trochę bardziej bezpiecznie, bo gadali też, że pogoda dzisiaj ma być lipna. Nie? Że ma nagle być wielkie ochłodzenie, ale nie, nie? I dlatego tak trochę bez skrupułów te wylotki zaraz też za sobą otwieram, tak? Żeby te pszczoły miały jak odwentylować dobrze ten nakrop, nie? Żeby to po prostu się robił lepszy obieg powietrza w ulu. Z tych gór już trochę ściągam. Tam jeszcze została wieża, ale to... Wczoraj jeszcze mi się coś chciało, wczoraj miałem inną wizję, dzisiaj trochę inną wizję, ale ogólnie rozkładam bardzo podobnie pszczoły, tak? Że już tutaj gdzieś w środek coś montuję pustą. Czy to jakoś bardziej od tej strony, czy w środku, czy tak jak już widzę miseczkę, nie daj Boże, z jajkiem, to wtedy jeszcze bardziej, nie? I wtedy jeszcze tu i w ogóle. No tak w każdy ul trochę inaczej ze względu na moje zasoby, prawda? Gdybym miał jakby nieograniczoną ilość suszu, no to te góry już by były suszem pozapełniane. One by wtedy nosiły, słuchajcie, w to niewiarygodnie, nie? I wtedy ten dół i ta góra, to one by ten susz przylewały bardzo mocno. I tyle, nie? I co jeszcze o tych pszczołach? Że jest ciepło, że to wydaje mi się, że będzie pogoda, że te pszczoły naprawdę tego noszą i one budują, więc jak ja im podłożę gdzieś ramki, bardziej gdzieś ten czerw, no to ewentualnie te pszczoły trochę się przyhamują, tak? Że mniej będzie ich nagle latać, ale one się rozgarną, tak? I znowu zaczną normalnie, nie? Tylko po prostu
Tak, jeśli na przykład już widzę, że gdzieś jest jajko, no to automatycznie, tak, więcej jeszcze tych ramek im tam pustych, żeby one się rozeszły. Wczoraj jeszcze coś badałem dół gdzieś, to już czerwiem przeszły na dolny korpus, więc to naprawdę to już jest znak, że to się dzieje, tak, na całego. I ta budowla też już jest na całego. Więc teraz trzeba to wykorzystywać, że to jest ten właśnie moment, że jak ja będę tu dokładał sobie ramek, to one będą mi tak budować. Nie? I potem ta rotacja. Jak będą jakieś w ogóle takie pszczoły, które nie będą wykazywać symptomów rojenia, to jeszcze będziemy dokładać czwartą skrzynkę. Tak? Ale gdzieś będą symptomy rojenia, to będą już odbierane matki zaraz. A te mało wartościowe matki, to będą zaraz łeb ubity. Albo też będzie, nie wiem, odebrana, tak? Bo te pszczoły tego czerwiu, to nie jest już tyle, tak będzie za chwilę. Tego nie będzie potrzebne w tych ulach tak dużo. Ale to jeszcze chwila, nie? Jeszcze niech popędzą, jeszcze niech zbudują mi te góry. I wtedy one zaczną układać ten miód, nie? Zaraz damy kratę i zrobimy tą rotację, to będzie bardzo ciekawe. Ale i tak one ten dół mają bardzo mocno przylany, jeśli jest susz. Ja nie wiem, nie? Tam jak już jest wypełniony dół, to ja tam specjalnie teraz nie zaglądam. Ale podejrzewam, że tam też się dzieje budowla i tam po prostu w ten susz ładują, nie? Wszystko się okaże, co się tam wydarzyło, jak będzie moment rotacji. Bo to może się okazać, że naprawdę pszczoły będą mega, nie? Że tam tylko na chwilkę na przykład wpuszczę matkę. Na chwileczkę dosłownie, nie? Na 3-4 dni, tak? I zaraz ją po prostu, no wyciągniemy, tak? Wyciągniemy i będziemy robić odkład ze starej matki, nie? To będzie, wtedy się dość szybko działo. I wtedy ten odkład ze starej matki jeszcze się spokojnie rozbuduje na rzepaku. Tak? I będzie normalnie, będzie ekstra, bo ja wtedy prawdopodobnie odkład ze starej matki w tym roku będę wywoził od razu na sad. Żeby te pszczoły już w tym ulu zostały. Tak? A później ewentualnie niektóre stare matki wrócą. Albo pojadą gdzieś indziej. Albo będą wracać. No różnie. Nie? Będziemy kombinować. Ale chodzi o to, że te właśnie te stare matki, nie? To one się jeszcze rozwiną wtedy elegancko i jeszcze na tych tylnych ramkach będzie miód. Mówię wam. Po rzepaku. Dlatego to nie ma co ryczyć. Te pszczoły, nawet jeśli w tej chwili troszeczkę niektóre mi wpadły już, tak? W motyw. To już jest trzecia rodzinka, co widziałem. Jajko. Ale to jeszcze nie jest dramat, tak? Gorzej jakby tego było nasiane po ramkach. Wtedy było gorzej. A tak to jest taki zaczątek. Nie, ale te pszczoły normalnie jeszcze budują w tym czasie. Tak nie jest tak źle jeszcze. Jeszcze tak nie stanęły. Nie? Dopiero by miały tą możliwość. Bo to, ja uważam, że to są pszczoły, co by z nich powychodził pierwak. Nie? Dlatego trzeba ich pilnować trochę. Tak? I do nich pójść częściej. I zobaczyć, czy tam się jak już trochę coś budują, to jeszcze spróbować je trochę rozrzucić. Nie, jeszcze dać im czadu, żeby, no, tą górą sobie dopomóc, tak? W zależności jak budują niżej. Więc to trzeba kombinować, ale ogólnie też te miseczki mogą powstawać na dolnym korpusie, chociaż na górnym jest cieplej, więc na tym górnym są lepsze warunki, nie? Dopiero później, jakby był mocny efekt rojowy, to by były mateczniki i na dole, i u góry, wszędzie były, tak? Więc to by była sama przygoda. No, jak widać w tej chwili już trochę mniej daje, tak? Tych gadżetów z góry. Te poduszki już wędrują powoli do budziaka, tak, i do stodoły. Więc coś tam się wyprawia. Jadę dalej, zostały mi jeszcze 4 ule. Mam nadzieję, że dzisiaj z ranka właśnie skończę wszystko. I wtedy przyjdziemy tutaj pobuszować tak znowu za 3-4 dni, w zależności od tego, jaka będzie pogoda. Jak będzie pogoda taka cały czas, jedwabista, no to ja jestem skłonny nawet przyjść tu sobie w niedzielę. Już. Tak? Dzisiaj jest czwartek, to w niedzielę. I nawet u góry podokładać po jednej, jak będę widział, że u góry coś budują w tych mi korpusach, to jeszcze coś doukładam, a tam, gdzie nie dołożyłem pustej, to dołożę jeszcze pustą. Nie? Czyli już, nie? Padnę tylko sobie w same góry. Zobaczę, co się dzieje. No a później znowu za 3 dni, to już będziemy znowu bardziej berkać dół. Nie? Więc tak za 3 dni to tak doraźnie, od góry. W weekend tak sobie podzikujemy, nie? Że coś tu podokładamy znowu. A tam, gdzie na przykład jeszcze nic u góry, to taką mam jedną rodzinkę, to po prostu zerknę, może ją dostawię od razu, tak? A tak na bieżąco, nie? A znowu za kolejne 3 dni, to tak byśmy przyszli, czy tam, żeby minęło 5 dni od dzisiejszego dnia, czyli wtorek, środa, tak?
to już bym znowu buszował niżej, tak? Zobaczcie, co się dzieje w skrzynkach tych niższych. Czy tam nie powstają mateczniki jakieś piękne i cudowne, tak? I w razie czego to zobaczymy, co będzie, bo jeśli po prostu to jeszcze tutaj czeka rotacja, nie? Za chwilkę. Na razie się wspomagam tą górą, ale jeśli naprawdę będzie gdzieś efekt rojowy mega, to po prostu już będzie odebrana ta matka i koniec, nie? I to się nie będę już szczypał wtedy, bo to zawsze lepiej już mieć to, co jest w tym ulu, a nie mieć tego w ogóle, tak? Bo jeszcze gdzieś pojadę i będzie popsała. I nie o to chodzi. I to by było to wszystko i życzę miłego dnia i jadę sobie dalej.